Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy filmik zaczynamy od czego? Od grzybobrania. Także małe co nieco już w środku jest. Witajcie kochani. A u mnie to jest raj. Raj, no to faktycznie. Dzisiaj Hania ma oko. Aż dziwne. No i ja też trochę zebrałem. O. Natomiast w dzisiejszym filmie też będą poszukiwania z wykrywaczem metali. Także zostańcie z nami. Zapowiada się bardzo ciekawy odcinek. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Za kratką namierzony grzybek. Hania, specjalista, już tutaj próbuje go sięgnąć. Dasz radę? Dasz radę, Haniu? No chyba tak. Chyba tak. To masz jakąś linkę przy sobie? No nie, na grzyby nie biorę linek, wiesz? No. O, czekaj. Dobra, jak ty to zrobisz? Pokaż. Musisz rękę tam włożyć. Jaka spryciula przegięła. I próbuje sięgnąć grzyba. No, 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 śmiało. Śmiało, śmiało, prawie masz. Prawie, prawie. O, ale jaki piękny, dorodny. Jak się czujesz jako mistrz zrywania grzybów? No zaraz musisz sięgnąć tego grzybka. Piękny, dorodny grzybek. Pochwal się nam tutaj. Nie, to co tego z nas? A, grzyb masz. Jest pięknie. Masz do kapelusza. Dziękuję. Masz. Włóż. A cóż, obok kolejne dwa grzybki za tą siatką. Zobaczcie, tak to wygląda. A tam za oczeki wielki jest. Weź ją przeżyć, niech pobiega. Nie widzisz? Gdzie? No tam, nie widzicie, patrz. A, tam dalej, jeszcze duży jest. Także zrywaj go. Zrywaj go, Hania. Jak? I jest i kolejny. A ten zepsuty? Nie. I jest kolejny. A mama co znalazła? Grzyby. Pochwal się. Uuu. Ile tutaj jest w tym koszyku? Widzisz? Widzisz? Co tam dziku robisz? Dziku, dziku, nie dziku, ale wychodzi, że w takich przestrzeniach jest więcej grzybków niż w samym lesie, także trzeba przełożyć rękę i wyciągnąć. Wiecie, że ślicznie wyglądasz w tym kapeluszu, jak pan gajowy. Bo ja jestem pan gajowy. Tak? Tak na niby. Zobaczcie, zdrowy. Ale ładne, piękne grzybki. Wyczyść go zdrowe. Od razu. Także tego jest. Dobrze, doszliśmy. Tam jest następny, zaraz go chodź, zerwiemy. Haniu. Sięgaj tamtego. O. A, jeszcze jeden jest tam. Zobacz, dopiero zauważyłem go. A, faktycznie. Tutaj, o. Także. O! Nie, tego to bym się nie spodziewał, żeby można tam było wejść. To na pewno tutaj. Chodź, Hankę przerzucimy. A, Hania, przerzucimy cię na drugą stronę. Nie, przez płot. Nie. Czemu? Za płotem są piękne grzyby. A kto niewyzbierane. To ma takie humorki? Z takim pięknym humorem przyjechałaś. Chcę przejść na drugą stronę. Zejdź z tego płotu. Hania! Nie. Zaraz nas tutaj leśniczy pogna. Ciśnij go do koszyka. Cyk. Tyk, cyk. Baba, kosik rośnie. Jest grzybek. Jest grzybek, ale jak się nam tutaj schował pod te listki i go zetniemy do koszyczka. Ale jest i robaczek. A tu obok jest kolejny. A co ty konno jeździsz? Nie zbierasz grzybków? Znalazłam karoce. A karoce znalazłaś. Zobaczcie, jak wygląda karoca. Może być. Może być. Był grzyb i nie ma grzyba. Jest tutaj grzybek pod krzaczkiem.
jest dużo liści, to tylko widać te większe łebki. Chyba że ktoś ma lepszy wzrok niż ja, jak tutaj nasza młodzież, to widzi i te mikro. Co się dzieje? Co się z tobą dzieje? Patrz, ciągniesz sznurek jakiś ze sobą. Co się z tobą dzieje? Sznurek. Nie dostaniesz w tym lecie Hania. Otrzep od niej ten sznurek. Stój! Chodź tu do nas. Nie, zębami. Przekrój nożykiem jej. Już? Po wszystkim? Przechodź na drugą stronę. Idziemy dalej. Nie tak, podetnij ładnikiem. I jest kolejny grzybek. Hania, co to za grzyb jest? Jak się nazywa? Grzybek borowik. Grzybek borowik. Mama, to grzybek borowik? No pewnie, że nie. Tak. No nie pytaj się jaki, bo nie wiem. Grzybek borowik. Następnym razem trzeba będzie przywieźć ze sobą grabie do lasu. Będziemy grabić liście i wyciągać grzybki. Jest ich sporo, ale wszystko jest pod liśćmi. Żeby nie było, mam i grzybka też i ja. Zobacz. Hania, borowik czy nie borowik? Fer. Fer. Tu jest jeszcze jeden. O, widzisz, brawo. Widzisz? Rozglądaj się. Tata jest takim łysem. Jak jest las, to i są grzyby, nie? No, tak powinno być. No przecież przyjechaliśmy. Mama, na grzyby czy po grzyby? Po grzyby. Po grzyby. Także mamy grzyby. Hania, przyjechaliśmy na grzyby czy po grzyby? Po grzyby. A tu jeszcze taki piękny grzybol. I ślimaczek. Grzybobranie w pełni, ale nadeszła chmura i deszcz zaczął padać, także musimy się zawijać. A szkoda, bo zapowiadało się tutaj bardzo ciekawie. Hania, do samochodu! Mam jeszcze jednego grzybeczka. Musisz mi uratować mnie tym nożykiem. Ale tak się sprytnie chowają pod tymi liśćmi. Trzeba się naprawdę dobrze rozglądać. Papa, do domu. Ty nie bierz do domu, tylko grzyby zbieraj. Ale tak biorę do domu. I tak. Dajesz. No, myślisz. Pyk. Pyk. Nie, to tak oszukujesz. Oszukujesz, to ja wróć, ja tutaj powinienem być. Nie, to nie możesz. To jest moje. U nas, jak zwykle co wieczór, to są gry planszowe. Nie udało nam się dzisiaj pojechać na poszukiwania, ponieważ rozpadał się mocno deszcz. Natomiast jutro z rana będziemy jechać też... najpierw na poszukiwania, a później na grzyby, no bo trwa sezon, trzeba tak, zbierać ale grzyby. Ale trzeba grzyby umieć zbierać tak jak ja. Od mądrego to przyjemnie posłuchać. Trzeba umieć zbierać grzyby tak jak Hania. A ja tak kojarzę, że ty bardziej z lasu gałęzie wynosiłaś niż grzyby w koszyk wrzucałaś. A co, taka duża gałąź? No iż, ale grzyby trzeba umieć tak jak Hania zbiera. Także my wieczór sobie spędzimy przy grach planszowych. A jutro z rana zaraz ruszamy na pole, a później znowu. Gdzie? Na grzyby. Na grzyby. To co, mamo, abyś chciała z nami zagrać w tą drugą planszę? Tak skończę? Tak jest. Moje, zbite. No, pomyśl. Dobrze. I teraz tu. Pyk. Zbite, mogłaś pomyśleć mnie tu zbić. Żółwik. Żółwik. Drodzy widzowie, zobaczcie jakie mam nowego zwierzaka. Nowa maskotka do filmów. Nowy gryzie. Zwierzak. Nie ma go.
Krew nam pomaga. Krew nam pomaga. Ładny sygnał. Mogę się zdziwić, będę musiała kopać. Żebym go nie ciągnęła. O, coś tu burkło. Gdzie jesteś? O, jest. Moneta? Moneta. Maciupeńka. Zaraz, 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 zaraz. Co myślisz? A poproszę ją. Poproszę. Zobaczymy z bliska, co to za moneta. Nie do końca czytelna. Daj, panie, daj. Ale gratuluję. No i widzisz, dziękuję. Ładnie nam tutaj przesycha ta monetka, która przed chwilą wyszła z tego oto dołeczka. Za chwilę będziemy widzieć, co to za moneta. Na pewno już widać nominał 1, czyli 1 Pfennig Deutsche Reich. A pokaż się, monetko, jak wygląda z drugiej strony. No, coś tam widać. Nie jest tak źle. Widać orła pruskiego, także trzeba się cieszyć, bo na otwarcie taka moneta to zawsze jest coś. A tym razem z ziemi wyszedł taki plac ołowiu. Podszedłem w międzyczasie do Ewelinki, bo się tutaj ukryła w tych łąkach. Ukryłam się, bo mnie tutaj coś przyciągnęło i cały czas coś wykopuje, nie? Już myślałam, że nie będę dzisiaj królową złomu. Takie oto coś. Kawałek lemiesza. To chyba od czajnika, czy od kanki, nie? Coś takiego. Dekielek, no. No, myślałam, że będzie cała kanka. Niestety. Zawiodłam. Ale mam co jeszcze. To z takich większych rzeczy. Też kawałek złomu. Lecik, kotlecik. Czekaj, zaraz się pokażę. A, tu też jakieś kawałki. Takie, takie. No i się rozepnę, bo pochowałam sobie do kieszeni. Coś bardzo ciekawego. Ci pokażę. Moment. Cisza, skupienie. O. Coś, jakaś ozdoba posiekana. Bardzo dużo wzorków. Nie wiem, co to mogło być. To są kawałeczki. Wyzbieram wszystko. Poczyścimy je i zobaczymy, zobacz. No, sporo tego natachałaś, a nawet bardzo sporo. Tak jest. Oj, patrz, mam taką małą klamerkę. Naparstek, rozmiar dziecięcy, kulka. To ja ci jeszcze dołożę to. O, ale to ciężkie. Czekaj, jeszcze zajrzę, czy mam coś w kieszeni. Czy mogłabym się pochwalić. Guzik. Próbowałam doczyścić, ale... A, jeszcze jeden. Jeszcze jadą. I to wszystko. Także będę tu chodzić, może coś wydreptam. Ewelinka tam się morduje z sygnałem. Co chwila słyszę jakieś tam okrzyki, krzyki, wyzwiska i tego typu inne przekazy. Natomiast ja znalazłem monetkę. Już wam się chwalę, jaką monetkę. A jest ona ciekawa, bo aż mi się morda cieszy. Jest to Solid Regni Prus. Moneta Królestwa Prus. Moneta miedziana, przekręcimy ją na drugą stronę. Niestety jest podniszczona i za bardzo nie widać rewersu, co tam się na nim znajduje. Natomiast awers, czyli ta przednia część, jest w miarę czytelna. Widać część napisów, które są wybite na tej monecie, monecie miedzianej. Chodź, zobaczysz, coś ci pokażę. Idę. A tym razem sygnał, który mnie zaczepił, to ołowiana kulka. Kulka najprawdopodobniej od muszkietu. A ja mam kawałek muszkietu. Aż ty. Kawałek złomu.
Dzisiaj złomowy dzień. Dobre i to. Dobre i to. Dobra i kuleczka. Ołowiana. Lecę, lecę, lecę. Lecę, lecę, wołałem cię, bo zobacz. I zobaczcie, co znalazłem. Jest ogniwo od gąsienicy, może będzie gdzieś i czołg. Ja, czołg. Także takie znaleziska też trafiają się na polu. Trzeba będzie tylko zidentyfikować, czy to jest ogniwo od gąsienicy jakiegoś czołgu, czy po prostu od deta, bo te ciągniki były wykorzystywane na polach w celu prac rolnych. Zobaczcie, ale to ciężkie. Ciężkie? No do ćwiczenia będzie. Ja, na złom. Na złom. Takich rzeczy na złom nie skupują. Skupują. Najpierw to trzeba zidentyfikować, żeby czasami się nie pozbyć czegoś, co jest wartościowe. Historycznie wartościowe. Także takie rzeczy. No i tym mocnym akcentem będziemy kończyć poszukiwania i zbieramy się na grzyby. Jedziemy na grzyby, jeszcze drugie pół dnia wykorzystać, trochę pospacerować, no i idą święta, trzeba mieć co włożyć, co podać później na stole, a grzyby to klasyk. Do pierogów i do bigosu. Raz. Dzisiaj ja zakończenie robię, bo rodzice czyszczą grzyby. A i zostawcie subiki, lajki i naura. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.